Cześć, z tej strony Miko i witam wszystkich Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje top 5 najlepszych skinów do kupienia za 5000 błyskotek w Brawl Stars. Koniecznie zostawcie tu 40 łapek w górę, ponieważ pojawi się kolejny odcinek z Brawl Stars, najprawdopodobniej z ocenienia kont widzów Brawl Stars. Okej, jeszcze przed startem możecie napisać swoje top 5, jeżeli nie pojawi się jakiś skin, który powinien według Was się pojawić, to się nie przejmujcie, ponieważ i tak to jest taka miniseria, także okej. Będzie kilka odcinków z tej serii, także bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Także na miejscu piątym wylądował skin, który jest do Dynamajka, a nazywa się, uwaga, uwaga, jest to skin, który naprawdę spodobał mi się i jest to ten skin, który naprawdę, słuchajcie, on niby jest mało opłacalny, ale tak naprawdę jest dużo opłacany, bo ma dużo animacji, dużo efektów specjalnych. Zobaczcie ogólnie, o, zobaczcie jak on fajnie wygląda. Takie są jego animacje strzelania. Myślę, że są naprawdę fajne. Oczywiście jak strzelamy, to niszczymy ściany i o! Nie są złe. Gadżet oczywiście wygląda tak samo. Jak zabijamy, to są też jakieś takie efekty. Więc ten skin prezentuje się następująco. Według mnie on zajmuje miejsce piąte w pierwszym odcinku z top 5 najlepszych skinów do kupienia za 5000 błyskotek, także jest to miejsce piąte. Na miejscu czwartym wylądował skin, który należy do Karla, a jest to skin Sultan Karl, który, powiem Wam szczerze mówiąc, mało widzę go na mapach, ale według mnie od razu prezentuje się bardzo dobrze, więc zobaczmy. Zobaczmy strzelanie, no fajne, fajne. Zobaczcie, że ma takie animacje specjalne. Ogólnie zobaczcie, on tak wygląda, zostawia za sobą jakiś taki złoty piasek, czy co to jest. Ult wygląda tak, o, ładny ult, powiem Wam szczerze mówiąc, bardzo fajnie. O, gadżet też ma jakieś animacje, także naprawdę fajnie. Czyli ten skin jest nawet opłacalny. Zobaczcie, jak to wygląda, tak to wygląda, także wow. Tak się tutaj to prezentuje, także miejsce czwarte zajmuje Sultan Karl. Na miejscu trzecim umieściłem do Poco skina, więc zaraz sobie go znajdziemy. Jest to skin, który nawet mój jedny widz go polecał, także no zaraz się przekonamy. Zobaczymy Waszą opinię, czy Wy zgadzacie się z moim wyborem, ale jest to skin tandetny Poco i według mnie jest to skin, który naprawdę się opłaca mieć w swojej szafce, bo jest naprawdę świetny. Zobaczcie, jak on wygląda ogólnie. Tak się on prezentuje z przodu i z tyłu. Animacje ma, o, piękne animacje strzelania. Leczenie, jak zobaczmy, też ma fajne i naprawdę wygląda to bosko. Gadżet jest taki sam, jaki był. Także fajnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj to tak wygląda, okej. Jak bijemy, to oczywiście są jakieś fajne też takie, o, jakby oni się tak podświetlali troszeczkę, także okej. Sprawdźmy to na tym robociku. No to faktycznie, troszeczkę się on poświetla przez to, że ja go tak atakuję tym zwykłym atakiem, także jest to postać, która ma fajne skiny Poco ogólnie i ten Poco ogólnie nadaje się na miejsce trzecie w pierwszym odcinku z top 5 najlepszych skinów do kupienia. Okej, no i miejsce drugie. Ostatnio tego skina nawet testowaliśmy na odcinku. Kupywaliśmy go, ja kupywałem Karnet, także naprawdę jest okej, więc to jest ten skin, także sobie go jeszcze raz przetestujemy. Sprawdzaliśmy jego ulta, atak, także mam, zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda, jeżeli ktoś nie widział tego odcinka. Tak jeszcze wygląda, o, sprzed. Tutaj z przodu, z tyłu, także tak to wygląda, strzały ma bardzo fajne. No jest to skin, który dużo pro playerów używa i dużo pro playerów też mówi, żeby opłacać tego skina. Tak to wygląda, ten ult jest piękny, zobaczcie, że ona ma jakieś takie różowe coś dookoła siebie, jakieś gwiazdki, jak jest tutaj niewidzialna. I widać też ten stał parę, że ona ma stał parę, więc ma też pod sobą, widać to bardziej, także... No okej, skin jest ogólnie bardzo ładny, zobaczcie, tak to się prezentuje, naprawdę ma efekty specjalne, też się podświetlają troszeczkę, oni tak na różowo lub czerwono, także według mnie ten skin zasługuje na pewno na miejsce drugie, ponieważ zobaczcie sami, o,
pyk, pyk. Tutaj drugi i zobaczcie, no też możecie sobie porównać, że to ogólnie jest naprawdę piękne. Ma jeszcze jakieś tam latarenki dookoła, także nice. No i miejsce pierwsze jest to zdecydowanie zasłużone ogólnie. Jest to, uwaga, uwaga, rycerz ducha Frank. Tak, jest to skin, który też niby dużo osób poleca, także okej. Okay. Jeżeli polecacie, jeżeli polecają ogólnie pro playerzy, no to zdecydowanie on musi zająć pierwsze miejsce. Zobaczcie, jaki on jest wielki, ten Frank. Zobaczcie, jaki on ma ten miecz. I patrzcie, widać takie bardzo, tak się świeci on, ten ory, on ma efekty. Zobaczcie, takie góry nawet. Pięknie to wygląda. Okej, zaraz sprawdzimy sobie ulta. Gadżet, zobaczmy, czy się trochę zmieni. Okej, jest takie podobne. Ult wygląda tak. Okej, czyli skin w sumie bardzo opłacalny, bo mi się podoba, może kiedyś go kupię. Ostatnio mówiłem, że go kupię kiedyś, także fajnie. Skin oceniam naprawdę, naprawdę niesamowity, więc dlatego on się znajduje, więc chyba nic dziwnego, że on się znajduje tutaj na pierwszym miejscu w moim rankingu, także okej. Także to były wszystkie skiny, jeżeli chodzi w pierwszym odcinku, za 5000 błyskotek opłacalne do kupienia. Jak widzicie, ich jest 91, także jest ich pełno. Jeszcze pozdrawiam wszystkich tutaj z klubu. Wszystkich tu zapraszamy ogólnie, bo jest jedno wolne miejsce. Jeżeli nie ma wolnego miejsca, a chcecie być w tym klubie, to napiszcie w komentarzach, pogadamy. Ja wam tam napiszę, może zgodzimy się. Także pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeszcze jakby ktoś się pytał, ile dostałem błyskotek za koniec sezonu, to dostałem 102. Dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!